ulicach osoby w kryzysie bezdomności, które siedzą na murkach i czytają Biblię. Gdy Biblię otrzymują, czy to jest nikt gdzieś tam z młodości? To my tak ustaliliśmy, że normalnością jest mieszkanie w domu. Wcale tak nie jest na świecie. Owszem, Rzym jest, mamy około 10 tysięcy bezdomnych tutaj. Z różnych przyczyn. Raz, klimat sprzyjający, nie ma zimy. Karabinierzy, policja, żandarmeria wojskowa są bardzo przychylni. Druga rzecz, jest papież, który ich chroni, który ciągle o nich mówi. Czułem się tutaj więc bezpiecznie. To jest niemożliwe w Berlinie, w Paryżu, w Szwajcarii. Nie zobaczycie nawet jednego bezdomnego, bo go od razu policja zdejmie. Więc Rzym jest takim wyjątkiem. No i Rzymianie, i Włosi. Włosi się nie nadają na wojny. Włosi się nadają do miłości i do opieki nad innymi. Tak jakby cię nie zrozumieli, dlaczego zjedliśmy kolację bez wina. Zupełnie. Włosi by nie zjedli tej kolacji. Więc oni są właśnie poezja, śpiew i dobre serce. W Rzymie nie umrze nikt, jeśli nie chce, bo jest tak, są tak zaopiekowani. Prawie każda parafia udziela posiłków. Mamy dziesiątki pryszniców w różnych parafiach pod kolumnadą, jak przechodzicie. Mamy prysznice, gdzie 200 osób kąpie się dziennie, bezdomnych, bez dokumentów, bez niczego. 200 to znaczy, że 10 dni to jest 2000, miesiąc to jest 6000. Kąpi się pod kolumnadą. Papież chciał, żeby to było w sercu kościoła. Nie gdzie indziej, moglibyśmy wybudować nowoczesne prysznice, nie wiem, na Urbanianie, na którymś ze wzgórz, na Wentynie. Papież chciał na placu Świętego Piotra, gdzie w Polsce żadne ministerstwo by nie pozwoliło. Na przykład w Wilanowie, nie wiem, czy na placu Piłsudskiego, nieznanego żołnierza, nie wiem, jak się nazywa ten plac, Piłsudskiego. Papież tam chciał. Tam mamy ambulatorium, gdzie 1100 osób w czerwcu zostało przyjętych, bezdomnych, bez dokumentów i wszyscy wyszli z lekami. Jest tak, że oni nie mają dokumentów, wypisujemy im, mamy prawie 50 lekarzy, wszyscy są wolontariuszami, wypisujemy im recepty i oni, wy nie możecie wejść na Watykan, a oni z receptą mogą, mimo że są bezdomni, co wkurza żandarmerię naszą i wojsko, ale to papież, póki jest ten papież, będą wchodzić. I idą do apteki, najsłynniejszej apteki we Włoszech. Dlaczego? Bo Watykan nie należy do wspólnoty europejskiej. Czyli Watykan może sprowadzić wszystkie leki, które nie są wprowadzone do użytku we wspólnocie europejskiej. Na przykład ze Stanów ściągnąć, czy z innych. I to jest 2-3 dni kurierami. Więc te leki są i oni idą i pośród tych różnych tam w koloratkach, w spinkach, ambasadorów kładą receptę na w aptece i dostają gratis, płaci papież. Więc oni są bardzo zaopiekowani tutaj i też są zaopiekowani pod względem duchowym. Prysznice to nie są tylko po to, żeby się wymilać, to jest też okazja do spotkania się. Na przykład mieliście spotkanie ze wspólnotą Świętego Idziego, oni wyprowadzają bezdomnych poprzez przyjaźń, nie poprzez nakazywanie im, że mają wrócić, że mają cokolwiek zrobić, poprzez przyjaźń. Najpierw przechodzą na ty, dowiadują się skąd są, potem im przygotowujemy dokumenty, potem jak trzeba, to zęby trzeba wstawić. Potem na ogół bardzo często szuka się nawiązania kontaktu z rodziną, jeżeli jest to możliwe. Wystawia im się dokumenty, mamy taką możliwość, to też jest tylko we Włoszech możliwe. Mamy adres, który nie istnieje, viadandolo. Czyli w dowodach nasi bezdomni, bo jak ktoś nie ma dowodu, jest nieobecny, jest niewidzialny. Dlaczego? Bo tak, nigdy nie dostanie pracy, bo jest praca na czarno. Nie może wrócić, bo nie kupi biletu na samolot. Gdyby nawet pracował, to nigdzie mu nie można wpłacić pieniędzy, bo nie ma konta, jak nie ma dokumentów. Zobaczcie, to nam się wydaje, że jak biednym damy bułkę, to już jest sprawa załatwiona. Nie. Właśnie zaczyna się od innych stron. Stąd papież kazał wyjść na ulicę, mówi, prześpij się nieraz z nimi, to będziesz wiedział, co oni potrzebują. I to wtedy my zaczynamy myśleć, nie to, co ja bym im chciał dać, tylko co oni potrzebują. Oni bułek nie potrzebują, oni potrzebują dokumentów.
i jest wiadomość, także jak policja na przykład bierze dowód, to od razu wie, że to nie istnieje w ogóle taka ulica. Ale to im pozwala na bycie obywatelami rozpoznawalnymi. Więc są zaopiekowani na tyle, na ile możemy im pomóc, bo nie każdy chce przyjąć pomoc. To jest też związane z chorobami raz psychicznymi i z chorobą ulicy. Kto zaczyna mieszkać na ulicy po paru latach, wpada w chorobę ulicy. On nie potrafi już inaczej. Jak mówimy, że jest mieszkanie, on ma, a ja jestem w najlepszym hotelu, zobaczcie, ile tu jest gwiazdek. I póki poprzez przyjaźń nie wróci się do takiego, w cudzysłowie, normalnego sposobu życia, to nie mamy na to wpływu żadnego. Więc dlatego przez przyjaźń, przez bycie z nimi jest taka szansa. Proszę bardzo. Narodowościowy to się zmienia. 10 lat temu było więcej obcokrajowców. Dzisiaj jest mniej obcokrajowców, bo ci wszyscy, jak słyszycie, że przybywają do włoskich wybrzeż, oni nie zostają w Rzymie, bo tutaj oni zostają we Włoszech, bo biurokracja jest nieprawdopodobna. Zanim dostaną dokumenty, zanim zostaną, na przykład pierwsze kolokwium jest za 6 miesięcy. Więc oni Włochy traktują jako kraj tranzytowy, na szczęście. Chcą jechać od razu do Niemiec, do Szwajcarii, do Szwecji, do Holandii, dlatego, bo ktoś już tam jest. Tak jak u nas było w Polsce, że górale gdzie jechali? Do Ameryki, bo już ktoś był w Ameryce. To się dokładnie to samo powtarza. Więc teraz, owszem, jest dużo obcokrajowców, ale bezdomnych teraz jest przewaga Włochów. Jeżeli chodzi natomiast o europejskie kraje, do niedawna było dość dużo Polaków. Niestety bezdomność Polaków jest związana z alkoholizmem. To jest jedynym krajem jesteśmy, gdzie bezdomny znaczy pijący. Wśród innych nie ma czegoś takiego. Może Rumunie jeszcze, ale to już w mniejszym stopniu. Hindusi, różni inni, absolutnie nie. Włochów jest dlaczego bardzo dużo ostatnio? Dlatego, bo wyszło taki bardzo głupi przepis państwowy, ustawa, że kiedy w domu dzieje się coś źle i jest sygnał, mężczyzna musi opuścić dom. Do rozprawa. Ta rozprawa nieraz będzie trwała rok, półtora. Także mężczyźni, a już gdy chodzi o rozwód, to od razu, mężczyźni bardzo często zostają na lodzie. Nie wolno mu się zbliżać do rodziny, do wyjaśnienia. I mamy nieraz nasze noclegownie zapchane właśnie tymi mężczyznami, bo tak straci pracę, kartę mu zabiorą, klucze mu zabiorą policja. Nieraz to się po prostu... To nie jest tajemnicą, mogę wam to powiedzieć, bo tak było z Boczellim. Boczelli wrócił kiedyś, to on sam opowiadał pod naszymi prysznicami, bo przyszedł kiedyś zobaczyć, jest niewidomy, ale przyszedł zobaczyć te prysznice, tak jak on sam mówił. I spotkał tam takiego Andrea. Ten Andrea mówi, jestem z Mediolanu. A mówi, ja też jestem z tamtych stron. I on mówi, a co tu robisz? A on mówi, czekam na rozstrzygnięcie sprawy sądowe. Ile czasu? On mówi, już półtora roku. No a gdzie mieszkasz? Na ulicy. I Boczelli mówi, to ja do rozwiązania sprawy płacę ci za hotel, za breakfast. I wtedy on opowiedział, że kiedyś przyjechał z koncertu, patrzy, a w domu zmienione są zamki. Że jego żona podała sprawę do sądu i nie mógł wrócić już do domu. Karty zablokowane, wszystko zablokowane, więc jego było stać na to, że poszedł do hotelu, wziął szybko adwokatów. Potem okazało się, że to było dokładnie inaczej, że to żona sobie chyba kogoś znalazła. Ale on musiał to wszystko przejść, dlatego tak mu bliski był ten Andrea, bo wiedział, o co chodzi. Stąd mamy dużo Włochów. Mamy też dużo Albańczyków z Albanii. Są na przykład narodowości, gdzie nie mamy ani jednego bezdomnego. To są Filipińczycy. Oni wszyscy pracują. To są Koreańczycy. Ale jeżeli chodzi o... Teraz w naszych noclegowniach to mamy najwięcej Włochów. Tak 70% to są Włosi. To się zmieniło w przeciągu 5-6 lat. Rosjan też macie? Proszę? Rosjan. Nie. Może w historii, jak ja tutaj jestem od 10 lat, może 2-3 Rosjan się zdarzyło, a tak to nie. Ja mam pytanie.
Księże kardynale, cudownie słyszeć, że tutaj bezdomni są tak zaopiekowani. W Polsce chyba nie aż tak dobrze i widzimy, że jest coraz więcej bezdomnych w Polsce. W Łodzi pod katedrą, jak się wychodzi, to tak, zawsze... jak jest obiad w niedzielę, to widzimy. Tak, zawsze ktoś jest. Ksiądz kardynał ma niesamowite doświadczenie w pracy z nimi. I my tutaj, rodziny, jak tu wszyscy jesteśmy, co my możemy zrobić, żeby pomóc bezdomnym w Polsce? Co jest takiego, co ksiądz kardynał widzi jako... Słuchajcie, ja myślę tak, bo bardzo często nas piszą ludzie z różnych zakątków świata, gdzie chcieliby przyjechać do Rzymu i pomóc bezdomnych. Ja zawsze odpowiadam, nie. Trzeba być jałmużnikiem tam, gdzie się żyje, na ulicy, gdzie się mieszka, w pracy, gdzie się jest, w szkole, gdzie są dzieciaki. Jak widać, że jakiś dzieciak przychodzi zawsze bez kanapek, to znaczy, że coś jest nie tak. Czy jak widać, że w sklepie ktoś oddaje produkty, bo nie ma pieniędzy, bo wziął za dużo jakaś babcia, to wystarczy kupić to i w ten sposób pomagać w wychodzeniu. No, natomiast u nas, tak jak mówię, u nas w Polsce jest większy problem z bezdomnością, dlatego, bo to związane jest z alkoholem. A jak jest związane z alkoholem, to jest też problem noclegowni. My mamy tutaj noclegownię po 40 mężczyzn koło Szpitala Świętego Ducha. No to jakby był jeden alkoholik tam, to rozbije całą noc. Trzeba będzie non-stop policję wzywać, karabinierów. Więc to jest problem. Natomiast tutaj tego problemu nie ma. Problem we Włoszech to mamy inny. Nikt nie chce kobiet w noclegowni. Proszę się nie gniewać. Dzięki charakterowi. Dziękuję. Nie, to... mamy taką noclegownię tutaj, to jest Pałac Miliori, to jest najlepszy budynek, jaki mamy przy kolumnie świętego Piotra. Z 5 lat temu dano nam klucze od tego budynku, to jest 5-piętrowy. Pokoje są jednoosobowe, dwuosobowe, ewentualnie trzyosobowe. Papież się zdecydował od razu zrobić tam noclegownię. I tam mamy też kobiety. No problem jest taki, że jak będzie szklanka źle odłożona, to się nie odzywają. Jak gdzieś tam woda jest nie za bardzo ciepła, to ona już wychodzi, bo papież Franciszek by jej dał ciepłą, a my jej damy letnią. No, to są osoby, które no właśnie no poprzez swój charakter też znalazły się często na ulicy. I prawie nie ma, w Rzymie prawie nie ma noclegowni dla kobiet. Raz, że jest ich niedużo, nie jest ich tak dużo, ale jak już są, to po prostu to... No tak, tak. Wszyscy wolą mężczyzn, bo oni najwyżej się tam pobiją, coś za godzinę im przechodzi. Natomiast tutaj to trwa, się nie odzywa tygodniami. Zresztą, co ja tu będę mówił, mężczyźni wiedzą, o co chodzi. Więc trzeba dużo do nich serca, ale mamy je. Mamy je. Też bardzo często, w większości u kobiet jest to, albo to jest związane z psychiką, albo ze zdrowiem. Mamy też, słuchajcie, na ulicy mamy wszystkich. Mamy i profesorów, mamy zakonnice, mamy ludzi, którzy pracowali w wielkich korporacjach. Dzisiaj bezdomnym zostaje się bardzo szybko. To będzie w Polsce niedługo. Dlatego, bo zobaczcie, ktoś kończy studia, dostaje się do świetnej jakiejś korporacji, zarabia 15-20 tysięcy, wszystko bierze na kredyt. Samochód na kredyt, czy służbowy, Wilanowie sobie kupi mieszkanie, spłaca po 8 tysięcy miesięcznie, no bo zarabia 20-25. Tylko on zapomina, że za rok mu mówią, pan prezes już u nas nie pracuje. Wszystko zabiorą. Bank zapuka, mieszkanie trzeba spłacić. Zabiorą samochód, na ogół rodziny się rozpadają, bo to jest taki koniec. Tak upływaliśmy we wszystko. Bierze się kredyty na wyjazd na wakacje i potem jednego dnia się to kończy. Mamy tu także takich Polaków, którzy byli prezesami wielkich firm. Potem oni się chowają, no bo jak tu żyć? Potem nagle zostanie, jak już kończą się pieniądze, zablokują mu karty, zaczyna żyć na ulicy i okazuje się, że na ulicy można żyć, że jest nieprawdopodobna solidarność na ulicy. Zobaczcie, my mieszkamy bardzo często w dzielnicach, które są płotem, sportierem ograniczone, izolujemy się, a tutaj ktoś przyjdzie, da ci śpiwór, przyniesie ci coś do napicia się, ma kanapkę, przełamie, zjedz. To, czego on już nigdy nie doświadczał, takiej solidarności. Wręcz przeciwnie, tylko kamery, psy, wysoki płot. A okazuje się, że to jest wielka solidarność. Kiedy papież zorganizował pierwszy Dzień Ubogiego, zaprosił 1200 ubogich do auli Pawła VI. Raz, że nam się wtrącał we wszystko, ale,
ale to było takie wtrącanie się, żeby nas nauczyć, co to znaczy Dzień Ubogiego. Miały być stoły nie większe niż 8 osób, żeby mogli rozmawiać między sobą. Miał być obrus taki, że nawet kardynałowie takich obrusów nigdy nie widzieli. Nigdy nie miały być, papież mówi, żadnych plastikowych szklanek. Proszę bardzo. Żadnych, ale to właśnie potrzebne jest takie spotkanie, żeby jak jutro, to już będą szklanki. Papież mówi, kwiaty naturalne, żadne plastiko, żadnych talerzy plastikowych, że potem szybko, najlepsze talerze, sztućce autentyczne. I mało tego, dzwonił wtedy, nie wiem, 5 razy wieczorem, mówi, pamiętaj, ale jeszcze menu. Mówi, niektórzy nie mają zębów, więc musi być pire. Nie może być mięso ciągnące się, bo będzie im wstyd jeść. A potem trzeba przygotować 1200 pojemników plastikowych, bo oni wszystko zabierają. Ale nie zabierają dla siebie, tylko zabierają ci, którzy nie mogli przyjść i pilnują walizek. Zobaczcie, do tego stopnia papież jest zorientowany. Dlaczego? Bo on żył pośród nich. Jeżeli ktoś za biurkiem chce to zrobić, to mu się to nie uda. Skrzywdzi tych ludzi, którzy by przyszli na obiad. I dlatego do nas też mówił, myślę, że odzew w Polsce był taki sobie, że niech księża zapraszają do swoich domów, na swoje plebanie, nie do salek, nie do restauracji, tylko do siebie, do domu. Niech to będzie 5-6 ubogich, ale to jest Jezus. Zobacz, jakby przyszedł, to nieraz obrażam tak siostry zakonne, one są bardzo wkurzone na mnie. Mówię tak, jak siostry, jak puka ktoś do furty waszej i prosi o chleb, jestem głodny. No to siostra zamyka furtę, idzie tam za parę minut, przychodzi i mu daje. I zamyka furtę. Ja mówię, siostro, przyszedł Pan Jezus. Byłem głodny, byłem... Jakby przed papież, to by się go wprowadziły na wszystkie salony. A możesz edubikację Ojcze Święty, a możesz jeszcze ręce umyć. O, tu przenajświętszy ręcznik, tutaj jeszcze w ogóle i... No a to tylko papież przyszedł. A tu przychodzi Jezus. Puka do mojego dnia Jezus. A my mówimy, proszę iść do Caritasu, proszę iść tam na Watykan, jest ksiądz Krajewski. No, albo Ewangelię traktujemy poważnie. Tak, przed domem to się kurom daje. To się łabędziom sypie na stawach, nie ludziom. I potem siostra zamyka, idzie przed Najświętszy Sakrament, bo ma godzinę świętą. Nie, że mogą być wkurzone? No, więc, ale to ja myślę, że dopiero jak trafimy do tego, że stąd jak papież mówi, chcesz adorować? Wyjdź na ulicę. Zobacz ludzi w potrzebie. Póki nie widzisz, że w nim jest Jezus, to ta adoracja twoja jest bardzo, bardzo trudna. Proszę bardzo. Czy wśród bezdomnych takich ksiądz kardynał działa też również rodziny, jego dzieci? Niestety są też dzieci. Ostatnio mieliśmy taki wielki problem, bo przyjechała z Mediolanu kobieta z Pakistanu z 5 dzieci. I ona uważa, że tylko papież jej może pomóc, bo wiadomo, że jak ją policja gdziekolwiek spotka, odbierze jej od razu dzieci. Więc są takie przypadki, ale tutaj bardzo szybko działa. Włosi mają świetną obronę cywilną, mają świetne też porozumienie między służbami. Wtedy takie dzieci bardzo szybko zabierają do domów rodzinnych, które też są prowadzone bardzo często przez Kościół. Dopóki się sytuacja nie wyjaśni. To się zdarza, ale tak na ulicach się nie zobaczy za bardzo, dlatego, bo się bardzo boją, bo każdy radiowóz, który zobaczy, a to widać, czy to jest dziecko zadbane, czy to jest rodzina, od razu reagują. Dla dobra dziecka. Że wśród osób, które do biskupa są też niepełnosprawni. Są niepełnosprawni, mamy niepełnosprawni. Na przykład mamy w naszym domu, w tym Palacu Milioro, mamy Słowaka takiego, który nie ma twarzy zupełnie, ma tylko usta. Nowotwór mu zjadł całą twarz i lekarze stwierdzili, że lepiej, żeby był u nas niż w szpitalu, bo w szpitalu są zobowiązani do codziennej kuracji tej twarzy i on strasznie wtedy cierpi. A u nas w sposób naturalny, póki nie poprosi, to nikt tego nie robi i on to znosi. Natomiast tam są zobowiązani. Więc mamy też takich, natomiast problem to jest to, że to są noclegownie, a nie dzień stałego pobytu, bo wtedy to się robi szpital. Więc staramy się,
staramy się, tak jak to mamy ambulatorium pod kolumnadą, gdzie ponad 1000 osób miesięcznie jest przyjmowane, nigdy nie robimy z tego ani szpitala i tylko robimy pomoc drugiego stopnia. Natomiast, to też świadczy pięknie o Włochach, te najznakomitsze kliniki, najdroższe kliniki rzymskie, mamy na przykład taką klinikę, gdzie 250 lekarzy pracuje, wszystkie operacje dokonują profesorowie, taka operacja na przykład nadgarstka, czy coś, to jest od 10 tysięcy euro się zaczyna. Więc wiedzą, co robi papież i dają nam na przykład 30 voucherów. Gdy nasi lekarze, a to są ci sami lekarze, którzy pracują u nas, gdy stwierdzą, że na przykład trzeba dokonać jakiejś operacji, to do czwartego stopnia możemy te vouchery wykorzystać. Mamy swoją karetkę dla ubogich, zawozimy ich karetką i oni gratis te operacje mają. Dlatego, bo bez dokumentów, tylko w przypadku zagrożenia życia rząd włoski, a to ambulatorium, to mogłem powiedzieć, narodziło się w ten sposób, że kiedyś, wtedy byłem ceremoniarzem, to była za papieża Benedykta. Mieszkałem na Borgo Pio, to jest przed Watykanem. I przyszedł o drugiej w nocy jakiś człowiek, no bo już chodziliśmy, pomagaliśmy im. Przyszedł i mówi: proszę księdza, mam ogień w brzuchu. Ja mówię: no to jedziemy na pogotowie. Wsadziłem go w samochód, pojechaliśmy na pogotowie. No i na tym pogotowie 6 rano nikt nas nie przyjmuje, 8 rano nikt nas nie przyjmuje, 10 nikt nas nie przyjmuje. Kręcą się, kawy piją, wszystko. No więc ja mówię: umiesz udawać zmarłego? On mówi: o tak, mówi, nie ma problemu. No wyszliśmy przed szpital, mówię: kładź się na asfalt. Zatrzymaliśmy ruch, wszystko stanęło, ludzie do pracy trąbią, karetka była za 2 minuty, o godzinie 12 już był po operacji. I wtedy dopiero zobaczyliśmy, że my musimy stworzyć dla nich taką bazę, gdzie im możemy właśnie w ten sposób pomóc. Ponieważ ci wszyscy zaczynaliśmy z jednym lekarzem 10 lat temu, dzisiaj mamy 50, są to lekarze pracujący w większości szpitali w Rzymie, są na przykład, jak się nazywa odpowiedzialny za oddział, lekarz? Ordynatorzy pogotowia, którzy są też u nas, więc jak potrzeba kogokolwiek, to mówi: przyjedź do mnie, jutro mam dyżur, jest operowany. Przy czym ci lekarze też są dość fajni, bo to jeden ciągnął drugi, my nigdzie nie ogłaszamy takich rzeczy. Zaczynaliśmy z taką lekarką i ona mówiła w swoim szpitalu, co robi w poniedziałki, bo wtedy było tylko w poniedziałek, teraz są, że wszystkie dni mamy ambulatorium. No to przyprowadziła koleżanka następnego, z następnych szpitali. Ale bardzo często też są tacy lekarze, dzisiaj był też taki profesor, to on mi o tym mówił. Mówi: ja do tej pory znałem tylko słowo następny, bo za każde wejście było 250 euro do lekarza. Więc zależało mu następne, jak 10 przyjmie, to jest 2,5 tysiąca dziennie. I on mówi: przyszedłem tutaj, żeby to odpokutować, że żyłem tyle lat, czerpiąc z tragedii ludzkiej. I teraz jest nadal pracuje w klinice, ale ma jeden dzień w tygodniu u nas, ortopeda. I on mówi tak: ja tu mam czas z nimi na porozmawianie, bo nikt mi nie płaci za to. Wypytam się, jak masz na imię, czy ładną żonę masz, wszystko porozmawia, przy okazji go zbada. I on mówi: to jest dla mnie pokuta, ale która z radością. Co jeszcze? Czy bezdomni to się równa żebrzący? Nie. To wie pani, to jest tak, że to jest po pewnym czasie, to jest styl życia. Ale oni nie żebrzą. Mówimy zupełnie o innych grupach. No, bo tak zależy, co my uważamy za żebranie. Oni owszem zbierają na to, żeby się jakoś tam utrzymać. Na przykład do COVID-u jeździliśmy na ulicy, na wszystkich stacjach, na dworcach kolejowych jest rozdawana żywność wieczorem, na wszystkich. I Watykan to jest w ogóle fajne takie miasteczko. Mianowicie do muzeum 18 tysięcy ludzi potrafi dziennie przyjść. Jak pada, to wszyscy idą z parasolami z hoteli. W hotelach są parasole. Ale wychodzą innym wyjściem, już świeci słońce, bo tu nigdy długo nie pada. I te wszystkie parasole zostawiają, bo nikt nie idzie odebrać tych parasoli. Także mamy po paręnaście tysięcy parasoli dziennie. One czekają tydzień, czy ktoś się nie zgłosi, a potem je zabieramy. I rozdajemy je, jak pada, to na przykład na ulicach parasole. No i kiedyś mówił Ojcu Świętemu, że oni się tak na to jedzenie nie rzucają, jak na parasole. I biorą po 5-6.
A papież mówi, ty nic nie rozumiesz. Oni biorą te parasole, bo potem sobie sprzedadzą turystom i mają pieniądze na dobre piwo, na papierosy, może buty trzeba kupić. Wreszcie oni dysponują czymś. Także mówi, nie żałuj, a po drugie nie są twoje. No, także to na tej zasadzie. A no zbierają, żyją. Natomiast, tak jak mówię, problem pracy to jest taki, że bardzo często nie mam dokumentów. Ostatnio 10 takich znaleźliśmy koło Nettuno w Anzio. Zrobili kurs na te wózki widłowe w Mercedesie. Dostali zaświadczenia i potem tych 10 mogło pracować, jest tam taka fabryka Palmolive i mogli pracować w magazynach. Ale to z tych 10, no tak, dwóch to chyba po jednym dniu już wróciło. Inni mówią, daleko od Rzymu, tu wieczorem nic się nie dzieje, trzeba iść spać. No to następnie wrócili. Ktoś tam mówi, jak to, raz do południa, raz po południu? Mówi, jak to, co to za praca? Więc też wrócili. Także utrzymało się 2 z 10. Także to nie jest takie proste im pomóc. Ale są tacy, którzy wychodzą i... No właśnie, a jak odróżnić tych, którzy potrzebują pomocy, od tych, którzy poszukują? Pierwsza odpowiedź to jest taka, jak proboszczowie w Krakowie zadali podobne pytanie kardynałowi Wojtyle. Ojcze Święty, bardzo dużo ludzi puka na plebanie. Wiemy, że niektórzy to są oszuści i proszą o pomoc. I Karol Wojtyła odpowiedział, lepiej się dać 9 razy oszukać, niż jednemu nie pomóc. Więc to jest pierwsza odpowiedź. Druga, nam się zapala od razu takie czerwone światełko i widzimy, czy ktoś naprawdę potrzebuje tej pomocy, czy to jest jego sposób na życie, bo pod bazylikę codziennie podjeżdżają busy, wysadzają tych naszych pracujących. Oni sobie tam ściągają buty, zawiązują sobie ręce, no i potem niektórzy tam siedzą pod murami i zbierają. Także my to widzimy. A po drugie jest jeszcze Duch Święty. Albo przede wszystkim, który nam pomaga w takim rozpoznaniu, komu należy pomóc, komu nie należy pomóc. Taką współpracę, to co jest tu we Włoszech możliwe, to ani w Polsce, ani w innym tej kraju nie jest możliwe. Mianowicie, nieraz przychodzi ktoś po 10 latach, mówi, chce wrócić. No to szybciutko pod prysznicę, bierzemy jego dane, dzwoni się do ambasady. Paszport zjazdowy załatwia się w ciągu godziny. Idzie do fryzjera, ubieramy go, on cały czas jest zajęty. Tam ludzie się nim zajmują. U nas idzie też do lekarza, żeby zobaczyć tak. Pytamy się, czy ma żony, jakie żona lubi kolory, więc kupimy coś dla żony. No jak to wracać i nic nie mieć. Zanim się zorientuje, to go wsadzamy w samochód służbowy watykański. Jak widzicie, te żółte są takie na ulicach pasy, to są zarezerwowane właśnie dla służb. No więc Watykan ma to prawo, jak jest w nas SCCW, jechać, więc na takie lotnisko dojeżdża się szybko, powiadomiamy karabinierów, wjeżdżamy na płytę lotniska, bez żadnych kontroli, bez niczego, zapinamy go w samolocie, mówimy, jak to jest Polak, to mówimy stewardesie, jakby dostał drgawek, to trzeba mu dać piwo, a nie śródlądowanie, to nie żaden zawał. Ale już tam, gdzie on wysiada, już czekają na niego ludzie. To się robi w ciągu paru godzin. To on nawet się nie orientuje, co się stało, dlatego, bo jutro już nie przyjdzie. Zauważcie, że w Ewangelii istnieje dziś, nie ma jutro. Zejdź z drzewa, dziś idę do twojego domu. Nie powiedział Pan Jezus, idź przygotuj z żoną, zróbcie zakupy, spotkamy się w sobotę. Dziś. Jezus spotyka 10, uzdrawia dziś. Nie mówi, idźcie do Piotra, zróbcie kolokwium, porozmawiamy później. Wszystko jest dziś. I właśnie to jest to, od czego zacząłem, że papież mówi, pytaj się, co by zrobił Jezus. Pomógłby dziś. Także mam bardzo dużo. Oczywiście, jak nas ktoś oszuka, no to konsekwencje ponosi sam. To niedawno mieliśmy taki przypadek. Polak przyszedł. No i ja pytam, jesteś karalny? Nie, w ogóle, nigdy, nie, nic. No mówię, tam trochę narozumiałem, ale karany nie byłem. Ja mówię, ale mówisz prawdę, bo mogę sprawdzić, bo my przez ambasadę możemy sprawdzić od razu w Ministerstwie Sprawiedliwości. To jest
parę minut trwa. Czy na przykład jest poszukiwany listem gończym. Ale on tak mówił, że nie. No to kupiliśmy bilet na samolot, odwieźliśmy go, wsadziliśmy go do samolotu w Modlinie. Nikt nie może wysiadać. Wchodzi policja, skuli go jeszcze na tym miejscu, gdzie był. Dlatego, bo kupując mu bilet, wszedł w system. I już policja w Polsce wiedziała, że będzie lądował o tej godzinie, on ma parę lat do odsiedzenia. Gdyby nam powiedział prawdę, to by pojechał autobusem i do dzisiaj byłby w domu. Bo w autobusie kupuje się bilety i one nie są w systemie komputerowym. Także oto, no to takie też mamy kwestie. Ale zadzwonił, mówi, a może dobrze, w końcu to odsiedzę. Także to, że to tam na dobrym wyszło taki Sebastian, tak. No, także co jeszcze? Ksiądz kardynał mógłby powiedzieć kilka słów na temat stosunku do tych wypowiedzi papieża Franciszka do wojny, do takiego, no takich negatywnych komentarzy, które się czasem pojawiają gdzieś tam. Raz to są komentarze. Papież na przykład mówi, żyj czystą Ewangelią, a nie komentarzami. Bo jak jest komentarz, to my mówimy tak, Jezus mówi to, ale... Więc to jest jedna rzecz. Papież uważa tak. Nie pojedzie ani na Ukrainę, nie pojedzie na Ukrainę, jeśli to nic nie zmieni. Bo pojechać do Kijowa i narażać wiele osób... Słuchajcie, mogę o tym mówić, bo byłem 6 razy w Kijowie, owszem, wracałem przez Kijów kilka razy, ale cały czas poruszałem się po granicy od Odessy, przez Mikołajów, tam, gdzie były tereny zajęte. Papież mówi tak, wszyscy jadą robić sobie zdjęcie i wracają. Powiedzcie, co się zmieniło? I nadal sprzedają broń. W jedną i w drugą stronę. Papież mówi, chętnie pojadę, jeżeli moja wizyta cokolwiek zmieni. Czyli pojadę do Moskwy i pojadę do Kijowa. Pojadę do Moskwy i pojadę do Kijowa. Zaczęła się wojna 24 lutego. Papież 25 pojechał do ambasady, co się w historii nie zdarza, żeby jakikolwiek papież, że to jest głową państwa, nie wezwał ambasadora, tylko sam udał się do niego. O co poprosił? O spotkanie z Putinem. To, co robi teraz kardynał Zuppi, który jeździ, bo my, słuchajcie, to jest tak. Jeśli ktoś głośno mówi, co robi dyplomacja, to znaczy, że nic nie robi. To są rzeczy, o których się nie mówi, które dopiero wyjdą po latach. Ile było już wymian żołnierzy dzięki papieżowi, ukraińskich i rosyjskich, ile było już dzieci, które powróciły, a teraz papież wystąpił już oficjalnie, bo każdy dyktator, każdy ma swoją cząstkę, gdzie jeszcze ocalił dobroci. I może dotykając właśnie spraw dzieci, jest to, zobaczcie, że żeby przyjął Kirył kardynała Zuppiego, to musiało być pozwolenie Putina. Czyli już było coś. Już ktoś wreszcie mógł tam pojechać. Pojechał i do Kijowa, pojechał do Moskwy i pojechał teraz do Waszyngtonu. Jest porozumienie odnośnie dzieci. O zwrot dzieciaków. Co nie jest też proste, bo nam się może wydawać, że to jest takie proste. Ale jest część dzieci, które jest z rodzin rosyjskich. Jest część dzieci, które jest od surogatek. Wiecie, że Ukraina miała najwięcej. Kiedy wybucha wojna, nikt nie przyjeżdżał odbierać dzieci. Także to nie jest takie bardzo proste, ale jak byłem chyba drugi, trzeci raz, to wtedy byłem w Buczy, w tych miejscach na początku, gdzie potem wyzwolono. To pamiętacie, że był chyba teatr, który się zawalił i 1000 osób było podziemiach. Papież zadzwonił, prosił, żeby poczekać, bo było ustalone, że z Moskwą, że tych ludzi będziemy mogli wyprowadzić. I kazał poczekać, żeby być, uczestniczyć w tym. Potem był telefon. Nie gwarantują, że oddziały Wagnerowców nie będą strzelać. Więc nikt nie mógł sobie na to pozwolić, że wyjdziemy z białymi flagami i potem wszyscy zostaną rozstrzelani. Na prośbę Watykanu. Także zobaczcie, to dzisiaj już to można mówić głośno, bo to już było tyle miesięcy temu, ale to są między innymi takie rzeczy, które wydają nam się, że proste są, ale kiedy wchodzi się w szczegóły, to są bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne. To jest wojna światowa, moi drodzy.
to nie jest żadna wojna między Rosją a Ukraińcą, tylko to jest cały świat uczestniczy, dając broń po jednej i po drugiej stronie, a my nie giniemy. My chodzimy do restauracji, samoloty są pełne, spędzamy wakacje, a tam ludzie giną. I to jest bardzo wygodne dla Europy też. My nie uczestniczymy. Czy odczuliście w portfelach, że z powodu wojny jest coś nie tak? Czy ktoś z nas, nie wiem, przestał samochodem jeździć do pracy, jadł pół bułki rano, nie wiem, oglądał krócej telewizor, żeby prądu nie pobierać? Nic takiego nie ma. Nic takiego nie ma. Nam się żyje całkiem dobrze. A mówimy, że wojna jest za granicą. Nie? Inflacja. Jaka inflacja? Zobaczcie, co się dzieje w restauracjach. Gdzie jest inflacja? Zobaczcie, ile jest turystów. Gdzie jest inflacja? Także to medialne przekazy pokazują no, zupełnie coś innego, niż rzeczywistość jest. Proszę bardzo. Już momencik. Proszę bardzo. Chciałam spytać, jak Włosi radzą sobie z problemem samotności i bezradności ludzi starszych. Bo żyjemy coraz dłużej, medycyna jakoś sobie z tym radzi, ale nie z jakością życia starszych osób. We Włoszech nie słychać o eutanazji. We Włoszech ludzie starsi są w wielkim szacunku. Może też dlatego, że też i papieże ciągle im o tym przypominają, że bez ludzi starszych, jutro jest papież odprawia mszę świętą dla dziadków i babci. Jest ten światowy dzień naszych ludzi starszych. Więc Włosi, nie Włosi, bardzo szanują ludzi starszych. Zobaczcie, że na przykład prezydentem Włoch może być tylko człowiek starszy, około 70-80 lat. To nie jest tak, że 40-letniego wybiorą, nie, bo taka stabilność jest też z latami, z mądrością i z wiekiem. Tu każdy prezydent jest koło, obecny prezydent jest koło 80. Także Włosi mają to we krwi. I ludzie starsi są naprawdę bardzo zaopiekowani. Także to trzeba. Ale kto przejmuje w jakiś sposób państwo, czy rodzina? Rodzina. Są też oczywiście te wszystkie domy dla no bo nie zawsze rodzina jest w stanie zaopiekować się, szczególnie jak są jakieś choroby paliatywne i tak dalej, ale szacunek dla ludzi starszych jest we Włoszech bardzo duży. Bardzo duży. Chciałbym spytać, bo gościmy w waszych domach rodziny z Ukrainy. Tak właściwie w moim przypadku. Nie wiem, co dalej robić. Nie? Pomaga się im się tutaj jak gdyby coraz to lepiej czuć, żeby nie czuli tej wojny, ale oni ciągle chcą wracać, nie? Oni chcą wracać i no tak, ale to zobaczcie, to nie są uchodźcy tak jak z Afryki, bo mężowie wszyscy są na Ukrainie. Nawet jeżeli ktoś został zabity, zginął, to on jest na Ukrainie. Wszyscy chcą wracać, także trzeba tym ludziom pomagać i nie mówić im, że nie masz do czego wracać. Ma, to jest jego ziemia. Ma do czego wracać. Więc to jest migracja zupełnie inna niż ta, którą nam proponuje Unia Europejska. Ci ludzie po prostu nie chcą pracować. Natomiast te kobiety i dzieci, one chcą wrócić za wszelką cenę. Także nie wiadomo, jak to, pewno, że te strony właśnie jak Cherson, gdzie jest zalane, gdzie było zalane wszystko przez wodę, czy Mikołajów, czy Odessa, no są bardzo dzisiaj niebezpieczne, bo największa tragedia to jest ta, że Rosjanie, to jest zemsta na narodzie ukraińskim, to nie jest wojna, to jest zemsta. Więc oni regularnie, co jakiś czas, na każde miasto kilka strzelań jest, także, że jak ja byłem w Chersoniu, no to tydzień temu wróciłem, nie było godziny, żeby nie wyły syreny. Ale mają do czego wracać i chcą wracać i... Bo ciągle są telefony, szukają po mieszkaniu, szukają. Tak. I pokazują, no coś tam robimy, no, ale wszystkich się nie da przyjąć. Chcą wracać, ponieważ do 60 roku żaden mężczyzna nie może opuścić Ukrainy. Oczywiście absurd tej wojny też polega na tym, że oni mogą tylko strzelać do granicy rosyjskiej. Inaczej nie będą im dawać broni. No, to co to jest, jak ja tylko do płotu mogę? A ktoś za płotem stoi i rzuca we mnie kamieniami. To jest, zobaczcie, to co się dzieje na granicy białoruskiej. Oni rzucają kamieniami wszystkim, a wojsko nie może odpowiedzieć w żaden sposób. Mogą kamienie przyjmować tylko. Także to doszliśmy do takich absurdalnych zupełnie rzeczy.
I to się dzieje wszystko na naszych oczach. Nie? Dzięki serdeczne. Proszę bardzo jeszcze. Mam takie pytanie. Ksiądz już bardzo długo służy papieżom, świętemu Janowi II, Benedyktowi, teraz papież Franciszek, ale był taki moment, kiedy zmienił się charakter tej posługi. Była to posługa w liturgii przez długi, długi czas, a teraz jest posługa w Caritas. Jak ksiądz kardynał osobiście to odebrał? Takie przejście właśnie z posługiwania liturgicznego do takiego mocnego akcentu. Żeby, tu są rodziny, to jest tak jak człowiek przed zakochaniem i po zakochaniu. Nagle wszystko się zmienia, no po prostu. To papież mnie wezwał i jednego dnia powiedział, od dziś będziesz jałmużnikiem. Jeszcze papież jest, mówi tak, a najlepiej, żebyś się wyświęcił czym prędzej. Ja mówię, ale są wakacje. Jak, sam? Więc to nastąpi i pojechaliśmy do Rio de Janeiro. To może mam też coś w takim swoim charakterze, że nie jestem nostalgiczny, w sensie, że jak już byłem na jakiejś parafii w Ruścu, to potem nie wracałem tam, jak zostałem wikariuszem w Kochanówce w Łodzi, to nie jeździłem tam, bo jeszcze są znajomi, bo jeszcze trzeba katechezę gdzieś tam, bo ktoś maturę zdaje, bo trzeba na kolację do kogoś iść, nie. Byłem w Ruścu, byłem cały w Ruścu, byłem w Kochanówku, byłem cały w Kochanówku. Byłem ceremoniarzem, zajmowałem się liturgią, co kochałem, robiłem, uczyłem się tego. Zostałem jałmużnikiem. Nie miałem jakiegoś takiego przejścia a po drugie, ja byłem ciągle w środku Ewangelii, czy byłem ceremoniarzem. Uczestniczyłem w największym cudzie, jak jest to cudzie eucharystycznym. Ilekroć papież odprawiał mszę świętą gdziekolwiek wtedy na świecie, no to my tam byliśmy i pomagaliśmy papieżowi. Czyli byliśmy w środku Ewangelii zawsze i w centrum świata, bo centrum świata jest tam, gdzie ja się modlę. A Eucharystia to jest modlitwa i dotykanie się Jezusa, więc... A tutaj znowu w ubogich i owszem, musiałem się uczyć tego i uczę się cały czas. Tutaj nie ma mądrych. Budzę się rano i sobie przypominam, że jestem ochrzczony, że jestem chrześcijaninem, że jestem księdzem, że jestem biskupem. Panie Jezu, może dzisiaj będę mógł Cię reprezentować, robić coś. A w ogóle to Ty rób, a ja Ci nie będę przeszkadzał. Więc to tak wygląda. Nie mam takiego przeskoku. Nie zauważyłem w każdym bądź razie. Zauważyłem w kilogramach po COVID-zie, to był przeskok bardzo duży, ale mam nadzieję, że to się skończy już niedługo. A jak na księdza kardynała wpływa to, że przez te ostatnie lata jest bardzo bliskim współpracownikiem świętych, bo Jan Paweł II jest świętym, Benedykt XVI jest w opinii wielu też... Matka Teresa święta, której się dotykałem. To wpływa dobrze i źle, bo dotykałem się świętych, a świętym nie jestem. No więc wpływa na mnie nie najlepiej. Ale tu się tłumaczę, że Pan Bóg nie lubi klonacji, więc przez dotyk się świętym nie zostaje, tylko trzeba samemu walczyć każdego dnia. I słuchajcie, tego mnie nauczył obecny papież. Żyję dzisiejszym dniem. Nie myślę o jutrze, nie myślę, co za tydzień będzie. Żyję dzisiaj, żyję dzisiejszą Ewangelią. Pamiętam, że dzisiaj rano czytałem, mówiłem kazanie też, odprawiam u Świętego Ducha, w kościele Świętej Anny na Watykanie albo w Bazylice, o Magdalenie, która poszła namaścić ciało, czyli poszła znaleźć zmarłego Chrystusa, a spotkała go zmartwychwstałego. No więc staram się tak, i żyję Ewangelią dnia, cały dzień sobie dzisiaj mówię, że jak są graniczne sytuacje, jak wydaje mi się, że nie ma wyjścia, to wtedy spotykamy zmartwychwstałego. Wtedy On jest i woła mnie po imieniu. Tak powiedział dzisiaj Mario. I ona go wtedy poznała. Żyję więc Ewangelią dnia, bo nie jestem w stanie żyć czterema na raz. Ale tym fragmentem, który dzisiaj... I staram się go aplikować, bo to jest słowo Pana Boga dzisiaj. Czyta je papież, czytają ją w Brukseli, czytają Eskimosi na całym świecie, tą samą Ewangelię. I staram się ją wprowadzać w życie. Ale chciałem powiedzieć, że to życie przy kolejnych papieżach to jest bardzo szybkie. I najtrudniejsze momenty to są takie, kiedy jest zmiana papieża.
Ale dlaczego? Dlatego, bo zauważcie, Jan Paweł II nas przygotowywał, ale nigdy nie przygotuje nas nikt do śmierci, bo ona nagle się staje. I no więc jako Polak to miałem więcej do czynienia w tych ostatnich dniach z papieżem. Potem przygotowałem jego ciało do pogrzebu wraz z lekarzami jako notariusz, bo ceremoniarze są sprawa notariuszami. Chowamy papieża, konklawę, zjeżdżają się kardynałowie, mówią już o kościele i potem za parę dni wychodzi się z papieżem na balkon i wszyscy Benedetto. Nie było czasu przeżyć żałoby, nie było czasu wypłakać się. Wszyscy krzyczą Benedetto, wszyscy piszą, kto to jest, skąd pochodzi i tak dalej. Potem papież Benedykt rezygnuje, a my już się zajmujemy wyborem następnego. Konklawy wszyscy myślą, ile dni wszyscy kardynałowie mają zjechać. Wychodzisz na balkon, Francesco, Francesco. No więc to jest dość trudne. To jest dość trudne, bo jak ktoś traci męża czy żonę, no to jest ten jakiś tam czas krótszy, dłuższy. Potem może być powtórne małżeństwo, co jest naturalne, ale jest czas. Tutaj nie było na to czasu nigdy. I to mnie zawsze dotykało bardzo, taka zmiana. To jest trzeci papież, mam nadzieję, że nie będę musiał już nic zrobić przy kolejnych. No. A ja mam takie pytanie. Jaka jest cecha wspólna tych trzech papieży? A co jest taką szczególną dla każdego z nich? Jan Paweł II był mistykiem. Z Janem Pawłem II, ja byłem 7 lat przy Janie Pawle II. Od 98 roku, a w 2005 zmarł. Wcześniej trochę. Więc w zakrystii nikt się z papieżem nie nagadał. On przychodził do zakrystii. Jak jeszcze chodził, to klękał przy męsie. Nie pozwalał się ubierać, był nieobecny. Z biskupem Marinim staliśmy przy ścianie. Patrzyliśmy na tego człowieka, którego nie było. W pewnym momencie on dawał znak ręką, ubieraliśmy go w idealnej ciszy. Ale jak wziął pastorał do ręki, jak wziął mitrę, to był zupełnie ktoś inny. Najpierw rozmawiał z Bogiem, zanim zaczął rozmawiać z ludźmi. Najpierw z Bogiem, potem z ludźmi. I dlatego się działy cuda potem, jak on przemawiał, że ktoś, 2 miliony ludzi, ktoś stał od niego kilometr i mówi, że zmienił jego życie. To był mistyk. On myślał o wypłyń na głębie, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To on taki program nam dawał, zapalał nas. To był człowiek żyjący czystą Ewangelią. Odbyłem wiele podróży z Janem Pawłem II. Kiedy wszyscy schodziliśmy z ołtarzy, na ogół te celebracje wszystkie były na stadionach, po 4 godziny, w wielkim upale, to jeszcze my byliśmy z 2 godziny wcześniej. No więc każdy jak przyjeżdżał, to co robił? Szedł szybko uzupełniać płyny. Najważniejsze to było gdzieś znaleźć jakiś lokum, sekretum. A papież szedł do kaplicy i często kładł się krzyżem po takich celebracjach. To prawie wszyscy nuncjusze na świecie, którzy gościli Jana Pawła II, mogą powiedzieć, że kładł się krzyżem w Łodzi, jak był papież. Wszyscy wróciliśmy z Lublinka. Był obiad tam, gdzie mieszka dzisiaj arcybiskup Ryś. Wszyscy napić się, bo było bardzo gorąco. Nagle patrzą, gdzie nie ma papieża. Gdzie jest papież? Był w kaplicy. To był mistyk. Papież Benedykt, nieprzeciętnie skromny człowiek, nieprzeciętnie skromny człowiek. Teolog wysokiej klasy. Ja, jak nieraz, jak się siedział przy papieżu, tak przy Janie Pawle II, człowiek był zawsze skupiony, bo trzeba było mu odbierać kartki, dawać chusteczkę, żeby sobie wytarł usta i tak dalej. Ale przy papieżu Benedykt gdzieś radził sobie, to tam nieraz na chwilę się odleciało. To już nie łapałem homilii, bo ona była tak ułożona, że jedno wynikało z drugiego. Człowiek bardzo uporządkowany, życzliwy dla ludzi. Pamiętam, jak byliśmy w Erfurcie, to tam Niemcy mu przygotowali taki ornat. Ja to potem biskupowi Marinie mówię, ten ornat to tak był przygotowany, że
ten materiał na ścianie przywiesili, a potem rzucali puszkami farb różnych. Wszystko było rozbryzgane na tym tam, ale to była sztuka nieprzeciętna. No i mówimy papieżowi, Ojcze Święty, to jest nic nie warte, no to dzisiaj to tak ci z LGBT by się ubrali w ten sposób, nie? A papież mówi, może i macie rację, ale sprawię wielką przykrość krawcowi. I założył to. To pokazuje, jak był delikatny względem drugiego człowieka. A papież Franciszek? Po prostu chce mi się go naśladować. Mamy szczęście do wielkich papieży, ostatnich. Począwszy od Pawła VI, który jest świętym, od Jana XXIII, który jest świętym, od Jana Pawła II, który jest świętym. Papież Benedykt, który jest troszkę nierozpoznany, myślę, jeszcze do końca. Cierpiący nasz papież był dopiero po śmierci. Maglujemy go, natomiast wcześniej był ikoną też w Polsce. Papież Benedykt nigdy od Niemców tego nie doświadczył. Wręcz przeciwnie. Obecnym arcybiskupem Lwowa jest były sekretarz i Jana Pawła II, i Benedykta, ksiądz Mieczysław Mokrzycki. I mówi, że na początku pontyfikatu papież Benedykt go zapytał, czy on musi podczas Anioł Pański mówić po polsku. Bo papież Benedykt nigdy nie mówił po polsku, tylko czytał fonetycznie. Więc my nagrywaliśmy, a potem była Niemka, która to, co słyszała, pisała fonetycznie, nie rozumiejąc ani słowa. Ale jak ona napisała, to dla nas to było w ogóle. Tam nic nie istniało, ani jedno słowo nie było zrozumiałe, a papież czytał pięknie po polsku. Ale to było dla niego bardzo trudne. A ksiądz Mieczysław odpowiedział tak Ojcu Świętemu, Ojcze Święty, w Polsce jest Anioł Pański transmitowany przez kanały telewizyjne i Ojciec Święty naprawdę jest słuchany, a w Niemczech nikt nie transmituje Anioł Pański w jego kraju. I mówi, to chyba warto mówić po polsku, jak tyle milionów słucha. I od tej pory przez całe te, nie wiem ile lat, 8 chyba czy ileś, papież na każdą, na Anioł Pański zawsze mówił po polsku, czytał po polsku i także czytał to podczas audycji środowej, przez wszystkie lata pontyfikatu. Czy ksiądz kardynał będzie na pielgrzymce ludzkiej? Bardzo bym chciał być na pielgrzymce, ale przed COVID-em miałem taki lekki wypadek, rozładowywaliśmy tutaj tira i uderzyłem w olbrzymią taką szynę i sobie rozbiłem łękotkę. Niby mi tam naprawili, ale powiedziano tak, jak będziesz oszczędzał, do końca życia starczy, jak nie, to będzie wymiana. Więc muszę bardzo uważać na to i bardzo bym chciał być na pielgrzymce. To ksiądz Jarek jest najwięcej razy ze wszystkich kapłanów był. Pani Iza, była więcej? Nie, pójdę za księdza kardynała. Tak, nie, chodziliśmy, myślę, że z 20 razy też byłem na pielgrzymce i chętnie bym poszedł, ale to zależy. Zależy, jak to będzie możliwe. Czas mam, ale niestety trzeba, myślę, też nauczyć się z niektórych rzeczy rezygnować, że już są niemożliwe. Jak jechałem karetką do Kijowa, to jechałem 18 godzin, przespałem się za Przemyślem i dojechałem do Kijowa. Zdarza mi się, że potrzebuję pojechać do Ostii i zasypiam po drodze tutaj. 30 kilometrów, więc to tak, to wszystko zależy od tego, w jakiej jest się dyspozycji, ale z niektórych rzeczy już trzeba zrezygnować, ale to wam pokażę, jak jest papież. Jak się okazało, że warto kupić te karetki, kupiliśmy w jeden dzień we Florencji karetki, przyprowadzili nam jedną pediatryczną, full wyposażona, druga kardiologiczna. I papież mówi, no to pojedziesz tą karetką najpierw do Lwowa, potem do Kijowa. Nie mówił mi, że mam wziąć kierowcę. Nie mówił, że gdzie będę spał. Nie mówił, czy jest ropa na Ukrainie, czy się dojedzie. Wiadomo, że tylko jedyne, co to mieliśmy, miałem rejestrację dyplomatyczną i paszport, dlatego, bo karetka należy do samochodów, które wojsko może zabrać natychmiast.
Więc byłoby tak, żebym przekroczył granicę i wojsko proszę wysiadać i karetka jest nasza. Natomiast jakby na dyplomatycznych to już nie było tak proste. Jedyna rada to była papieża taka. Mówi, słuchaj, jak będziesz jechał, a oczy ci się będą zamykały, to stań natychmiast. Przecież masz nosze z tyłu, połóż się tam. Mówi, połóż się tam i mówi, a jak nie będziesz mógł zasnąć, to sobie weź tlen. No i jak wyjeżdżałem drugi raz karetką, jechałem wtedy do Kijowa, to papież mówi tak, pamiętaj, mówi, bo wcześniej jechałem tą karetką do Ojca Świętego, on błogosławił i mówi, pamiętaj, jak ci mówiłem, mówi, zatrzymuj się jak tylko i bierz tlen. Ja mówię, nie mogę tlenu używać. Dlaczego? Ja mówię, Ojcze Święty, bo sny są realne. O nie, zakaz tlenu. Zakaz tlenu. Także. Tak. Ale to jest właśnie papież, bo jak można zabrać, na przykład, można by zabrać żandarmów, bo taka ochrona przysługuje, ale tak, każdy kierowca może 8 czy ileś godzin prowadzić, potem musi spać w hotelu, musi zjeść. Musi, po drugie, jak się przekracza granicę Ukrainy, nie ma żadnego ubezpieczenia. Na przykład gdyby zginie w godzinach pracy. Także to pod względem takim prawnym to nie jest takie łatwiej, bo... Ja pozwolę sobie zadać pytanie. Niestety muszę wam powiedzieć jedną smutną rzecz, że to chyba będzie ostatnie pytanie. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Ale moje pytanie będzie może dziwne, może nie. Czy w tą pracę charytatywną, którą ksiądz kardynał wykonuje w imieniu papieża, włączeni też są rzymscy diakoni, diecezji rzymskiej? Diakonów rzymskich jest 120 chyba. W naszym biurze pracuje 12. Kiedy otwieraliśmy to Palazzo Migliori, ten nową noclegownię, przepiękną, do 50, ale mają pojedyncze pokoje z łazienkami. To ekonomii Watykanu mówili papieżowi, zróbmy z tego hotel, po 500 euro będzie za noc, bo to jest przy kolumnadzie i pieniądze byli na biedni. On mówi, żeby wam czasem nie zwolnił. Mówi, najlepsze rzeczy daje się biednym, więc to będzie dla biednych. I tam, jak byli diakoni, którzy z nami jeżdżą na ulicę, w kuchni czekali, chyba było z 15-16 diakonów stałych. I papież szedł do kuchni i pokazuje tak, trybularz, nie? Czyli jakby okadzanie, mówi, zabronione, pokazuje nagarki, to jest wasze powołanie. To była cała homilia papieża do diakonów. Mamy około 12 diakonów w naszym biurze, którzy codziennie przyjmują bezdomnych, którzy pukają do drzwi naszego biura na Watykanie. Są to mężczyźni Rzymianie, wśród nich jest na przykład generał karabinierów, są policjanci, są pracownicy Urzędu Miasta, są i zwykli są pracownicy, jest kierowca, jest ktoś tam. Oni wszystko wiedzą na temat Rzymu. Także pomoc tym ludziom jest bardzo konkretna. Chcesz bilet? To ci kupię bilet. On wie, ile kosztuje ten bilet, nikt go nie naciągnie. Są przyłóż do rany. Codziennie są inni dwaj diakoni, którzy pracują. Także to są ludzie Kościoła. Nie są do liturgii. Liturgia jest ostatnią ich czynnością, jaka jest. Nie są w połowie księżmi, tylko są diakonami. Czyli są do służby przy stołach, bo tak diakoni powstali. I papież im to ciągle przypomina i bardzo, bardzo to jest taka formacja kościelna, bardzo pomocna, na których zawsze można liczyć. Teraz ostatnio pojechaliśmy nad morze na pizzę właśnie sobie bez żon, bo normalnie jak są jakieś spotkania, zawsze są żony, ale pojechaliśmy sobie sami. Przepiękni ludzie. Dobrze. Nie wiem, czy już północ? Jeszcze tylko tak, bo ksiądz kardynał powiedział, że Judasz był jałmużnikiem, no i potem długo nic i dopiero ksiądz kardynał. Pani jest przemiła w ogóle, to po większy komplement nie mógł paść tu na dachu. Niestety nie. Byliście u świętego Wawrzyńca. To był diakon, który był jałmużnikiem. Nie, był zawsze jałmużnik, tylko te funkcje były... Teraz jest troszkę inna ta funkcja, odświeżona przez papieża, natomiast zawsze byli. Pieniądze, mamy olbrzymie pieniądze, tym denerwuje na ogół jakichś biskupów,
jak im mówię, mamy nieprawdopodobne pieniądze, ale nie na to, co ksiądz biskup chce. Dla biednych tak, na kurię nie, na dachy nie, na różne inne rzeczy nie, dla biednych tak. Mamy przede wszystkim z tych błogosławieństw, które są na pergaminie pisanych. W tym miesiącu już 15 tysięcy ich przygotowaliśmy, rozchodzą się w różnych językach. 25-30 euro za każde takie błogosławieństwo i to jest nasz stały dochód, który mamy każdego dnia i tymi pieniędzmi dysponujemy. Oprócz tego ludzie mają takie zaufanie do papieża Franciszka, że to są nieprawdopodobne sumy, które przychodzą ze świata. Jak wróciłem karetką właśnie dlatego, że byłem sam, to poszło medialnie w świat, to jak przyjechałem, to mogliśmy kupić 50 karetek. Tak ludzie powpłacali. Więc to, co papież mówił, najpierw świadectwo, a potem słowa. Inaczej niż w polityce. Najpierw słowa, a potem czasem nic. Bo już jest nowy rząd, już tego nie musimy realizować, więc to jest troszkę... Nie brakuje nam pieniędzy, tylko cały czas chodzi o to, żeby były z logiką Ewangelii wydane i żeby pomogły innym ludziom. Słuchajcie, wstanie wszyscy. Nie wiem, która jest godzina. A, ja przepraszam bardzo jeszcze, zanim się pożegnamy. Tak, otwórz to i otworzę to. Są różańce do Ojca Świętego dla was wszystkich, dobrze? Czarne są dla panów, białe są dla niewiast. To zacznijmy tak, dobrze? Nic nie widać, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To czarny, tak? Czarny.